witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem o mojej toaletce. Dzisiaj przedstawię Wam, co zawiera ta tajemnicza rzecz, ten tajemniczy mebel. Jest on z Ikei i widzicie, to tak jakbym... ja się malowała, że sobie tutaj siedzę, a tu się maluję. Wzięłam sobie swoje krzesło od biureczka, żeby było mi wygodniej, bo tak to mam taki taburecik biały również do tego kompletu. I widzicie, co mam na razie na wierzchu. Będę Wam pokazywać, będziecie mieli też takie urywki kosmetyków, a ja będę Wam opowiadać, jak się maluje, czym się maluje i co w ogóle tutaj jest. A więc, na początku nie przedłużając, mamy lusterko. Lusterko jest z Rossmana, takie zwykłe, tutaj ma zwykłe powiększenie, a z tego większego, żebym widziała siebie bardziej, nie korzystam. Tu mam swoje pędzle. Pędzle kupiłam przez internet, ale one są z jakiejś chińskiej stronki, podejrzewam, że z AliExpress, chyba tak, i używam stąd tylko trzech. Mam zalotkę, mam taki grzebyczek, który używam do brwi, pędzelek do brwi z Inglota 31T, także bardzo polecam, bo się tylko nim maluję, jak się ktoś pyta. Tu mam jakiś pędzel z The Body Shopu i on był z kalendarza adwentowego. W ogóle większość kosmetyków jest z kalendarza adwentowego, także dowiecie się całościowo, co miałam z dwóch lat, z przestrzeni dwóch lat. Tutaj w tym małym pojemniczku mam płatki kosmetyczne. Nie uzupełniałam sobie, ale tutaj wkładamy, a z jednej strony wyciągamy. I to się naprawdę bardzo przydaje. Ze strony estetycznej po lewej stronie mam tutaj kwiatuszki. One są sztuczne. Tutaj jest takie szkło w środku, potłuczone, i je kupiłam też w Ikei, one jest takie specjalne do ozdoby. Tutaj mam coś wspaniałego, to jest tak jakby poduszka stworzona przez moją Wickę i jest tu literka KV, kiedyś dostałam to jako prezent w jakiejś paczce, także dziękuję Ci bardzo i nie wiem, kto to zrobił, nie pamiętam, no ale tak. Mój balsam do ust, którego często bardzo używam, jest to EOS, to jest też dostałam od Wicki, ale nie pamiętam, jaki to jest zapach czy tam smak. Po prostu balsam do ust, jakikolwiek. Miałam kiedyś ich bardzo dużo, ale teraz został mi jeden. Także może zacznę od tego, co mam w szufladzie. Szufladę mam. Tutaj będę poszczególne kosmetyki wyciągać, ale Wy to wszystko będziecie widzieć na innych ujęciach. Także po lewej stronie mam zegarki. Zegarki, bardzo często się mnie pytacie, ja dostałam je na święta, one są z apartu, jest to jeden biały, drugi jest czarny i one sobie tutaj leżą, jeden dostałam też na urodziny i on jest bodajże z H&M-u, także go mam też tam schowanego, jak go zdejmuję. Mam szczotkę zwykłą Tangentizera, bez tego się nie ruszam. Mam wianek, on też się często o niego pytacie, on jest też, o Jezu, ile mam włosów. On jest z H&M-u. Nie wiem, czy jeszcze są, ale no, źle założyłam. O, tak on wygląda, jak na jakiś festiwal czy coś, no to naprawdę spoczko. Mam tutaj taki wkład, aż go wyciągnę. Ten wkładzik też jest z Ikei. I to są kosmetyki, których używam tak naprawdę najmniej, a są nowe. Mam wazelinę, kto pamięta odcinek z wazeliną, także pozdrawiam. Nie wiem, po co mi ona. Mam z kalendarza adwentowego coś, co też bardzo lubię, bo mam jedno różowe, jedno właśnie czerwone. To jest też balsam do ust z The Body Shopu. Bardzo polecam, bo to było w kalendarzu adwentowym. Dwa żele antybakteryjne do rąk z Bath & Body Works. Jeszcze nawet nie otworzone, także mówię, tutaj są rzeczy nowe. Mam tutaj rzeczy do ust i tu są przeróżne kredki i nie tylko kredki do ust, jak zauważyłam. Mam kredkę, w sumie pokażę Wam na zbliżeniu, ale którą najczęściej używam? Najczęściej używam tej, bo ona jest dołączona do mojej matowej pomadki, jest to pomadka z Eveline. I to są matowe pomadki właśnie z kredkami od razu, z kontrówkami. Także ona jest super świetna, bardzo miękka i reszty nie używam. Jedna jest do oczu, taka w kolorze skóry,
i czarna kredka do oczu, także tych rzeczy nie używam. Mam tutaj również takie perfumy podręczne. Powiem Wam, że ja ich nawet nie wąchałam. Ten perfum z Tomo, to mam go z kalendarza adwentowego, on mi się jedynie najbardziej podoba z tych wszystkich. Wszystkie też są z kalendarza, ale on jest taki bardzo, bardzo mocny. Jeżeli ktoś takie mocne perfumy lubi, takie aż podchodzące pod perfum męskie, czy tam wodę kolonijską, to no to polecam Wam ten perfum. Tutaj mam, nie wiem co to jest, jakiś różowy. Nie, nie podoba mi się kompletnie, ale ładnie to wygląda, no nie? Z Avonu mam jakiś. On też jest jakiś taki bardzo damski, no na pewno nie moje zapachy. Mercedes-Benz, o to też jest coś. Nieładny. Kolejne z kalendarzy adwentowych są błyszczyki. Błyszczyki mam z Douglasa, z tego kalendarza. Jeden jest bardzo, bardzo fajny. W ogóle o nich zapomniałam, powinnam się nimi malować. I jeden taki różowy, jeden taki miódziak, a jeden taki różowy z brokatem. Są spoko, nie narzekam. W mniejszym pojemniczku mam tutaj trzy balsamy nieotwarte, nowiutkie do rąk. Jeden jest z masłem shea, drugi jest almond, czyli chyba jakiś orzech. Zapomniałam, jak to się nazywa, ale jestem głupia. I jeden z miodem i mlekiem. Także nie używałam, muszę zacząć. Mam tutaj też bransoletki. O, szukałam tej. To jest różaniec, także muszę go założyć. Jeden mam naszyjnik srebrny z... Zresztą widzicie, z linią życia i z dwoma serduszkami. Bardzo, bardzo go lubię. Też o nim zapomniałam, ale teraz muszę złoty z dwoma serduszkami, także złoto do srebra średnio pasuje. Oczywiście wiem, że ktoś nosi, ja też nosiłam, ale teraz przeniosłam się na złoto, chociaż srebro też bardzo lubię. Bransoletkę, którą mam taką samą zwiłą, bo jej podarowałam. No i to było tyle z tej szuflady. Ja się nie będę rozwodzić nad tym filmikiem za dużo, bo kosmetyki to są kosmetyki oczywiście. Nie wszystkich używam. I tu się coś takiego otwiera i mamy tutaj lusterko. Zresztą wszystko widzicie, ja tu się mogę obejrzeć. No i co przychodzi mi na pierwsze, żeby Wam pokazać? Może zacznę od moich ulubionych tuszy do rzęs. Moje ulubione tusze do rzęs są z Eveline'a. Tak jest. To jest Last Sensational. To są fioletowe tusze, ja je po prostu uwielbiam. Ja innych tuszy nie używam. Dalej mam kremik. On jest wege, czyli, że tak powiem, naturalny krem do twarzy na dzień. Używam też go na noc czasami. Bardzo, bardzo polecam. To jest brokuł i dynia, nawilżający krem. Tak jest. Lecimy dalej. Pomada do brwi. Pomada do brwi to jest jedna z głównych kosmetyków, które używam na co dzień i są dla mnie po prostu najważniejsze, bo muszę czymś zrobić brwi, których nie mam. Pomada z Inglota numerek 12. To jest mój odcień podpasowany do mnie. Macie tam różną paletę kolorów pomad do brwi, także musicie się po prostu zapytać ekspedientki, która prowadzi Inglota i Wam pomoże dobrać. Następny korektor z Lovely. Bardzo, bardzo go lubię. To jest jedyny korektor, który używam ostatnio w kolorze wanila. Powinnam sobie kupić ciemniejszy, a było się trochę opaliłam. Ale jakoś wystarcza. Mam dwa pudry. Jeden jest z Vibo. To jest puder ryżowy i też go bardzo lubię. Właśnie mam go na twarzy. I z Lovely HD Loose Powder. On jest też bardzo w porządku i ma kolorek, także elegancko. Tu mam pędzelek do pudru. Powinien w ogóle leżeć gdzie indziej, ale przed chwilą się malowałam. No i przechodzimy do pomadki. Pomadka jest z Eveline'a, to jest Oh My Lips Liquid Matte w kolorze 08. Zawsze go mam i to jest kolor tak jakby moich ust. Dlatego go używam, bo jest taki najbardziej naturalny. Następne są podkłady. Podkładów używam przeważnie na nos, przeważnie, żeby wyrównać kolor twarzy. Na czoło w ogóle nie daję, bo nie wiem, bez sensu. Nie lubię dawać podkładu na czoło. Wiem, że to może dziwnie wyglądać, brzmieć, ale naprawdę tego podkładu daję bardzo mało. Jak jest zima, daję w kolorze Light Ivy Orange, jak to się tam czyta, 091 numerek.
a drugi jest Setka Ivory, już nie light, jest ciemniejszy zdecydowanie i teraz na lato go używam. Mój ulubiony eyeliner. Ja nie byłam przekonana do eyelinerów w takich, nie wiem jak to powiedzieć, buteleczkach, gdzie nie malujemy pisakiem. Ale przekonałam się, przekonałam mamę i nie zmieniamy tego już od bardzo, bardzo dawna. Także polecam. To była właśnie moja jedna część kosmetyków, których używam codziennie. I jak widzicie na załączonym obrazku, one są w jednej tak jakby kategorii rozłożone w mojej toaletce. Następna przegródka zawiera kolejne kosmetyki, których używam, a które mi się nie zmieściły do poprzedniej. I jest to rozświetlacz. Ja już Wam go bardzo często pokazywałam, bo moje kosmetyki przeważnie się nie zmieniają. Rozświetlacz z Lovely Glow Young. I mam dwa bronzery. Wiem, że to są pudry, ale ja używam to jako bronzery, bo zawsze są jakieś bronzery na mnie za ciemne i nie potrafię dobrać sobie bronzera. Mieszam sobie te dwa. Jeden jest ciemniejszy, drugi jaśniejszy. No i wychodzi to, co mam na twarzy. Także jest podobno git. Kolejny rozświetlacz, który testowałam, również z Lovely, Pink Bite Highlighter. Jest to ten różowy. No i tak średnio mi się spodobał. Lepszy jest ten gold zdecydowanie niż ten pink. No jakoś mi nie przypadł do gustu. Mało świeci. Tutaj mam Batista, zwykły, suchy szampon do włosów. Mam krem antybakteryjny, rzadko go używam, jeżeli mam jakieś wypryski, to naprawdę pomaga, znikają z Under 20 i to jest coś, co mogę Wam w sumie polecić, jeżeli macie wypryski i chcecie je sobie zmniejszyć. Mam tutaj przelany, to nie jest już ten płyn micelarny, który był i go miałam też z kalendarza adwentowego. Sprawdzał się tak sobie, przelałam tutaj swój płyn, żeby mieć pod ręką, jakbym chciała się zmyć. Kolejną rzeczą jest coś na krostki. Ja mam bardzo mało krostek, ale jak coś wyskoczy, to muszę to zasuszyć. I używam do tego z Oriflame'a coś właśnie na miejscowe zasuszenie trądziku, czy tam krostek, ja w sumie nie mam trądziku, także. Coś, co używam też codziennie, to jest paletka cieni do oczu z Libo. Używam tylko i wyłącznie czarnego koloru, bo używam, żeby sobie przyciemnić linię rzęs. Na samym końcu mam rzęski, które przydały mi się do zawodów tanecznych. One są już w złym stanie, muszę je po prostu wyrzucić, ale leżą. Jedyne, które mi się najbardziej podobają, to z Art Del i to jest Baby Demi Vu. Będziecie widzieć na zbliżeniu, bo te dwie pary, które mam w ręce, to z tym różowym tłem, one są beznadziejne. Tak mi się nie podobają na moich oczach, może na waszych, bo dla mnie było zdecydowanie za duże. Dopiero zauważyłam, że coś mam na włosach. Świetnie, będę to przez cały filmik mieć. Mam tutaj też grzebień, o którym zapomniałam, a go szukałam. I Zomirax, to jest na opryski. Tu mam papier, żeby sobie podkładać zawsze pod gąbeczkę, która jest mokra, żeby mi tam nic drewna nie pomoczyła. Gąbeczka zwykła, ona jest z Hebe bodajże. O, to jest hit. To jest bronzer, który jest, jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo ciemny. No nie, zdecydowanie nie dla mnie, ale był w kalendarzu adwentowym, także musiałam coś z nim zrobić. Dla mojej mamy też jest za ciemny. Mam tutaj dwa lusterka, takie mniejsze do torebki. Jak będę chodzić do szkoły, to sobie je włożę do torebek, żeby mieć zawsze, bo ostatnio je znalazłam. One są z Rossmana, także może są jeszcze. Dalej coś, co dostałam na urodziny, jest to paletka cieni. Z Lovely jeszcze nie testowałam, ale widzę, że są bardzo ładne kolorki. Moja ulubiona paletka z Revolution, uwielbiam po prostu tą paletkę, to jest czekoladowa, ta ciemniejsza, nudes, to są nudy. O, proszę bardzo, na zbliżeniu będziecie mieli. I jak robię sobie jakieś wyjściowe makijaże, to właśnie używam tylko tej paletki. Pożyczam od mamy pędzle, bo nie mam do oczu pędzli, więc naprawdę sprawdza się świetnie, jeżeli lubicie brąza. Moim zdaniem ja siebie w brązach widzę na oczach, bo w innych
tak średnio, może w różowym, chociaż nie wiem. Nie jestem zbytnio przekonana do innych kolorów, bo się boję używać po prostu jakichś cieni do oczu, bo nie potrafię za bardzo się malować. I pilniczek do paznokci i coś, czego mam w zapasie, czyli kolejne cienie do powiek. I to jest w przeciągu 2 lat zyskałam tyle z kalendarza adwentowego z Douglasa. Będziecie widzieć, jakie tu są kolory. Ale naprawdę, no, uzbierało się. Więc ja je trzymam, niektóre są nierozpakowane. Muszę komuś je albo rozdać, albo zatrzymam. Tak jak widzicie, ja ich po prostu nie używam. No i tak, moi drodzy, tak wyglądała moja toaletka. Nie ma tutaj nic wielkiego. Może kiedyś nagram jakiś update, jak coś się zmieni. Mimo że jestem nastolatką i że się maluję, to nie maluję się za często ostatnio, latem zwłaszcza. Także to była moja toaletka w całym wielkim skrócie. Wszystkie kosmetyki macie pokazane. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wasza ciekawość została uspokojona, bo bardzo dużo komentarzy na ten temat było. I dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!